Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale szkoleniowym firmy Car Group, w którym to pokażę Ci, w jaki sposób rozpocząć, jakby przejść ten ciężki etap, jakim jest przechodzenie z takiej pracy na etacie w typowy model pracy freelancera. Jeżeli chcesz zacząć działać, a przede wszystkim jeżeli chcesz być wydajny w tym, co robisz, to bardzo ważna jest organizacja. Dlatego już dziś stwórz swój plan dnia. Zamieść w nim wszystkie najważniejsze zadania, które mają przełożyć się na to, żebyś każdego kolejnego dnia nie tylko mógł wykonywać swoją pracę, ale również rozwijać swoją firmę. I tutaj najważniejsze jest to, żebyś wypisał sobie wszystkie najważniejsze zadania, które masz wykonać w ciągu dnia i w jaki sposób je tak usegmentował, w jaki sposób je ułożył, że to te najważniejsze zadania, czyli te, które mają bezpośredni wpływ na rozwój Twojej firmy, wykonać na początku tego dnia, ponieważ to wtedy masz największą motywację do podjęcia działania. Kolejne inne zadania, takie jak na przykład pewne rozliczenia bądź odpisywanie na maile, możesz sobie zostawić na późniejszą porę, ponieważ nie jest to tak istotna kwestia prowadzenia biznesu, no i dzięki temu będziesz mógł po prostu skupić się na tym, co ważne, a nie zajmować sobie czas jakimiś pierdołami, które ostatecznie nie będą miały wpływu na rozwój Twojej marki. Kolejna sprawa to praca faktyczna, czyli stworzenie sobie odpowiedniego miejsca pracy. Jeżeli nauczysz się tworzyć już ten plan dnia i wiesz już, w jaki sposób się zorganizować, to kolejną bardzo istotną sprawą jest to, żebyś stworzył odpowiednie miejsce pracy. W tym celu najważniejsze jest to, żeby znaleźć miejsce w domu bądź na zewnątrz, na przykład biuro coworkingowe bądź, nie wiem, gdzieś jakaś kawiarnia, w którym to możesz w pełni skupić się nad wykonywaniem swoich obowiązków. W domu najlepiej jest wydzielić pewien kąt, nawet w małym pokoju, który to będzie przeznaczony wyłącznie do wykonywania Twoich obowiązków służbowych. Tutaj najważniejsze jest to, żeby przygotować sobie wygodne krzesło, krzesło, które sprzyja wygodnej postawie, ponieważ jeżeli będziesz siedział przed komputerem przez 8 godzin, no to nie oszukujmy się, że Twoje plecy po jakimś czasie szybko odmówią posłuszeństwa. Więc tutaj nie samo siedzisko, ale również biurko, jak i oświetlenie jest bardzo ważne. Dobierz je do swoich możliwości, do swoich możliwości finansowych, jak i swoich wymogów, ponieważ to naprawdę będzie kluczowe w kontekście, jeżeli będziesz chciał dużo czasu spędzać w miejscu Twojej pracy. Kolejna sprawa to stworzenie listy z bazą klientów. Jeżeli chcesz zachować ciągłość finansową, jeżeli chcesz się rozwijać, to jak najbardziej baza klientów to coś, o czym powinieneś już teraz pomyśleć. Pozyskiwanie klientów jest pewnym stałym procesem w rozwoju siebie oraz swojej marki, jednakże nie oznacza to, że jeżeli go pozyskasz, czyli zrealizujesz dla niego pracę, to po prostu ucinasz z nim kontakt na zawsze. Najlepiej jest, jeżeli bazę, ten kontakt do danej osoby, do danego klienta sobie gdzieś zapiszesz i co jakiś czas będziesz do niego się po prostu odzywał, ponieważ to jest Twój tak naprawdę stary kontakt, który możliwe, że w przyszłości zleci Ci kolejną pracę, więc jak najbardziej skorzystaj z tej możliwości i już dziś zacznij rozbudowywać swoją bazę klientów i wykorzystaj do tego różnorodne kanały, takie jak newsletter, jak media społecznościowe, czyli załóż sobie tam profil, czy po prostu strona internetowa z blogiem, na którego to będą wchodzić Twoi czytelnicy. No i ostatni krok to znalezienie swojego pierwszego zlecenia. W kolejnych materiałach będę pokazywał Ci, w jaki sposób to zrobić, pokażę Ci miejsca, w których to możesz wykorzystać do tego, żeby faktycznie tą pracę pozyskać. Jeżeli chcesz znaleźć swoje pierwsze zlecenie już dziś, to najprościej będzie, jeżeli wejdziesz na portal, który nazywa się useme.com, zarejestrujesz sobie tam konto, zalogujesz się i jest to strona przeznaczona przede wszystkim dla freelancerów, którzy chcą pozyskiwać zlecenia. Znajdziesz tam bardzo wiele różnorodnych zleceniodawców i ich ofert, dzięki czemu możesz już dziś zacząć reagować i odpowiadać na te zlecenia, co przełoży się na to, że możliwe, że jutro klient już się odezwie i będzie gotowy do podjęcia z Tobą współpracy. Dobra, liczę na to, że już teraz wiesz, w jaki sposób stworzyć miejsce, jak i strategię na rozwój siebie oraz swojej marki, kiedy to chcesz zostać freelancerem.